Witam wszystkich bardzo serdecznie, prosto z tajnej bazy rycerzy Gotham w kolejnym odcinku gry o tym samym tytule, co to ekipa z naszej tajnej bazy, gdzie, no myślę, że Red Hoodem polecimy na kolejną główną misję. Nim się nasza ekipa dobrze rozgada. Opuścić? Opuścić. It's go time. Everyone ready? Ready with the drones. GCPD at street level. Every floor of Kane Industries is protected by proprietary armor. You'll need to scale the building. Great. Time for a workout. Najgorzej, ale mam nadzieję, że to nie jest koniec gry, bo nie wiem, czy mamy postać do tego, żeby tu koniec gry już nią podejmować. To może tak, może przede wszystkim wejść tu wyżej. Od razu spójrzmy na nasze ubranie, bo kilka znaleźnych rzeczy tutaj odpaliłem. Mam 22 poziom, wszystko ładnie wygląda, ale rozdałbym punkt umiejętności i próbował zrozumieć, jak działa ta nasza specjalna moc. Może to by było ważniejsze. No dobra, okazuje się, że ta nasza specjalna mega moc, jaka tutaj jest dostępna, to tak naprawdę jakiś mocny strzał. Ty wskoczysz tam wyżej, czy za bardzo nie ma się czego chwycić? O kurczę, mieliśmy wlecieć na sam szczyt. O, to wygląda jak coś dla nas. To jest jakiś mega mocny strzał, tylko właśnie problem, żeby nam nie przerywali w tym strzelaniu i wszyscy będą zadowoleni. Jeszcze wyżej musisz? Liga Cieni byłaby bardzo wskazana z naszej perspektywy, bo jeżeli pokonamy 15 członków Ligi, po drabinie my musimy chodzić, jak ludzie. No, jeżeli pokonamy 15 członków Ligi, to będziemy mogli rozstawiać wieżyczkę, która walczy po naszej stronie. To by było wygodne i fajne. I to nie jest takie proste, żeby się tu dostać. Ta masa to jest... O kurczę. Ta masa wymaga sporo energii, żeby gdzieś tam wyżej wynieść. Ale mamy to chyba. I co? A, to już wy. No cóż, faktycznie są. Faktycznie tu są i o nas wiedzą. Możemy sobie z tej gry fajną strzelankę zrobić, jak widać. Ale się pięknie ustawili. Aż bym przetestował. Może niekoniecznie te mega strzały. Chodźcie tu. Ale jakieś mamy też tam specjalne. Przeładowanie broni, uderzenie pięściami. Z większą mocą żywiołów i takie tam. Mieliśmy kogoś przesłuchać, czy nie? Może się rozpędziłem. Zniszczyć wam wieżyczkę? A nie. Musi się przeładować. Więc zakładam, że za tym wszystkim jeszcze wątek Ligi Cieni będzie musiał się tu gdzieś przewinąć, bo chyba tylko z nimi nie walczyliśmy tak na dobrą sprawę. I guess when you're Jacob Kane, anti-aircraft guns are standard equipment. According to the blueprints, the bunker is protected with the same kind of armor as outside. Only Kane's own tech could cut through it. You'll need a laser cutter. Kane keeps one in the munitions storage area. Wpuścicie nas? Panie Darku? Red Hood może spowodować eksplozję, a strzelając do niego. Okej, okay, czyli to jest taka nasza wersja hakowania jako Red Hood. Mamy dużo beczek wstrząsowych, to skorzystaj z RR, aby znaleźć eksperymentalną wiertarkę laserową. Okej. Okay. Co wygląda jak eksperymentalna wiertarka? Adopter amunicji, część gimbala, koło zbrojeniowe. O! A. O! Tak. Brzmiało jak jakiś gimbal, a to się okazuje. Well, this looks experimental and że mamy duty. Chyba to. Could probably cut straight through a wheel clamp. I am a laser drill, serial number KD847 prototype. Shit, it talks. Warning, this prototype is single use only. Guess we'll have to make it count.
No nie wierzę, to dorobili głośniczek, jakąś prototypową Siri. Alexa, czy zwał jak zwał? A jednocześnie całość... A, unikając wykrycia, okej. A jednocześnie całość jest taka jednorazowa to w tej zabawie. Może nas nie zobaczą jeszcze. Czekaj, bo tu lubi wybuchać tutaj. Wow! Jak ty żeś to zrobił? Najgorzej, że musimy jednak od czasu do czasu przeładować tę broń, wygląda na to. Warto będzie się tym zainteresować. Podobają mi się te nasze rękawice. Jakieś takie wyjątkowo mocne. O, masz kartę dla nas. Looks like this is it. We can't rewrite the key card with your biometrics unless you bring it to the security station. Co mamy przeciąć? Telfree, the card doesn't work. Were you even listening? Something about how it won't work unless you rewrite the biometric data at the security station. Get to it. Czyli co, wyżej? I po co nam ta karta była? Proszę zaktualizować oprogramowanie. No. Okay. Now I can access everything on this floor. To tutaj też? O kurczę, wszystko jakby nie patrzeć. Dobra, tutaj też. Jak już jesteśmy, to zobaczmy, co przed nami skrywali za skarby. Nawet całkiem niezłe ulepszenia do broni mogą się nam przydać, ale... Cóż, Kane nie będzie czekał wiecznie, chyba. I tak do zerówki idziemy. Zawsze tu tyle skrzynek? Zastanawia mnie poziom tej misji, bo teoretycznie do 19 była mierzona, ale nie wiem, czy nasi przeciwnicy i tak się nie skalują do naszych tutaj możliwości. Więc wcale nie będzie tak lekko. No to dostałeś ten proszony szat. Ty z karabinem. Ach, chcieliśmy coś podrzucić tam. Gdzie są vigilanti? To my będziemy z nimi walczyć. Tylko wskazać. Wow! I to jest... O, to jest chyba specjalna moc naszych rękawic. I jak widać działa. Musimy tylko stosować potężne uderzenia. Pokażcie jeszcze raz. Raz. Uy, no to my chyba na to się tak nastawimy bardziej w dłuższej perspektywie. Czaj, no to fajnie wygląda. Nie wiem, czy tak dobrze działa, jak wygląda. Oj, chociaż może mrożenie jest lepsze, jakby nie... A nie, to jest obszarowe przynajmniej. Mrożenie ma ten plus. Ale jakie ładne błyski. Mrożenie ma ten plus, że zatrzymuje jednak wroga. A tutaj co najwyżej nakładamy jakieś takie... Ładowanie. No, smartfona czy jak? O, ale z ładnymi efektami. Kim jesteście? Trzeba nie wyglądać jak to jest z ochrony. Nie podoba mi się wasze towarzystwo. Zobaczmy naszą moc. No, całkiem spoko. Jeżeli nie będzie przerwana przez przeciwnika, tak widać, działa dobrze. Jesteś gotowy na prąd? O, ło kurcze! Ale prądu się i tak chyba nie spodziewał. Dobij go! I chwyć. Jakby tańczyli. Kane employs a network of motion-activated security cameras. You'd be wise not to let them spot you. If they do, you'll have to hustle back to the security console to reset the entire system. No szaleliście? Red Hoodem i... Nie dać się złapać? Tutaj Babs by działała dobrze. Co to jest? Mamy 10 sekund, żeby przejść. Widziałem skrzynkę, ale... Widziałem też 10 sekund. Najwyżej jak będą nam kazali wrócić, to się coś pokombinuje.
Gdzie jest ta kamera? A tu jest kamera. A, ona jest wyłączona. A, okej. Nie okej. Bardzo nie okej. Jakbym wiedział, to bym biegł szybciej tutaj. A tak nie wiem, gdzie te lasery. Ohoho. Ale prócz laserów, to my jeszcze mamy na kamerę uważać. Dobra, udało się przejść. Chociaż jakby człowiek był szybszy. To wyszłoby pewnie lepiej. Tam coś jest niebieskiego. This office is a different shape from what's on the blueprints. Something's not right. Czyli ktoś tu był przed chwilą. Pogadamy. Jacobie, mam nadzieję, że twoja żona i córka mają się dobrze. Zgodnie z treścią mojej ostatniej wiadomości, zostałem poinformowany przez naszego dostawcę, że ostatni transport wciąż jest w drodze. Przyznam, że zaczyna mnie to niecierpliwić, bo wysłuchuję coraz to nowych wymówek i doniesień o opóźnieniach. Nie można wiecznie winić o wszystko problemów z zaopatrzeniem. Pamiętaj o tym, proszę, podczas swojego następnego spotkania z naszym wspólnym znajomym. Z poważaniem, Lex. Okej. Prywatna winda. Brzmi, jakby to miała być prywatna winda, chyba że to tylko atrapa, a prawdziwa winda kryje się. O, właśnie. Po tej stronie. Wygląda trochę jak sudoku, jakby w żadnym rzędzie ani kolumnie nie mógł powtarzać się ten sam symbol. A my możemy tym jakoś przestawiać, czy po prostu strzelać w to? Belfry, there's some kind of grid puzzle in here. Oh, I absolutely love Sudoku. Each symbol can only appear once in a row, column, and box. I miss doing those. A, my to możemy... O, dobra, to może padem będzie łatwiej. A to możemy dowolny? A. Czyli tak, te, które są wstawione, już się nie zmienią. To jest dobrze. Znaczy, to jest dobre, bo wiemy, co musi być na górze. To lecimy. Tego nie ma nigdzie. No to mamy kolejny rząd. To nie będzie takie złe. Takie sudoku na poziomie gier AAA. Trochę mi się przypomina ten cały nasze Mass Effect, jak się bawiliśmy. Podobnie. Co to za symbol? To już było. Szponów chyba jeszcze nie było. Tutaj to coś ciemnego. Poszło łatwo. Teraz znowu ten mieczek w dół. Tutaj nie mamy. Tam głupoty opowiadasz. Nic? Nie! Cicho, nie słyszę was! Nie słyszę was. Dobra, to, to, to i jeszcze potrzebujemy pazur tutaj, tak? Czy co, to jest... Myślałem, że każda ekipa, która nas atakowała, ale niekoniecznie. To nie miała być winda? A lot of trouble to hide this room. Że on tego to ma. O, i skrzynka. Zamiast tej skrzynki z ochrony, coś tutaj. Jeszcze jakaś. Jakich on się tu obrazów dorobił? Widzieliśmy to w Horizon już ten obraz. Coś się za tym skrywa? O! Nie mógł być drogi. Przynajmniej taką mam nadzieję. Kurczę, widzę, że do dzieł sztuki to tutaj też nie możemy strzelać. No dobra, ale jeżeli za tym jest mechanizm, to może to go uruchamia? I'm pretty sure that even fancy globes don't have to be wired to paintings. A liczyłem na coś więcej po tym globusie. Też jakaś zagadka, coś. It's like he thinks he's the villain in a spy movie. Ja, mamy kartę ochrony. Only Kane's tech can cut through it. Użyj wiertarki laserowej, a to tutaj. Kurczę, myślałem, że karta nasza wystarczy. Okay, talking laser. Show me what you can do. I am a laser drill, serial number KD847 prototype. Yeah, I got that part. But how do I make you cut? Cutting. Holy shit, that's loud. You have a silent mode? Negative. Red Hood? Let's do this!
Nie, 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 nie dodajcuj. No okej. Chodź. Rozdziel tutaj trochę bólu w okolicy. Się zastanawiam, bo skorzystam z tej specjalnej mocy, ale z drugiej strony... A, unikaj obrażeń, okej. Czekaj! Chcesz zobaczyć, jak kolega wybucha? Aj, nie zobaczę. Dobra. Powtórz to, czego twój kolega nie potrafił. I nie mówię tu angielskim. Leżę. Kurczę, ile tego... Oj, będzie strzelał? Jakby was tutaj... jeszcze rozdzielić. Specjalna moc. 6 minut będzie się ładować, ale z drugiej strony byśmy zobaczyli, jak wygląda. Mam nadzieję, że nie będzie w przeciągu 6... nie w plecy. Nie będzie w przeciągu 6 minut żadnego bossa. No i strzelaj! Działa! Faktycznie działa! Może dobrze, że odpaliliśmy, bo była okazja się nauczyć, o co w tym chodzi, tak. A, 42%, co ty jeszcze będziesz ciąć? Ej, przyjdzie ktoś jeszcze, bo nam się nudzi. W sumie to... A, uruchom ponownie, dobra, nie nudzi się. Najgorzej. Miło, że przyszli ostatecznie. Mógłbyś na większym obszarze tym wywalić. No, więc ten specjalny strzał nie wiem, czy jest fajny. Chyba najlepiej pod tym względem Nightwing się sprawdza, bo ma coś, co można szybko odnowić. I to jest strasznie wygodne, jakby nie patrzeć. Ej, czekaj, patrz na koleżankę. Ej. Tak, poszło. Oj. I już znów duża ekipa. Szkoda, że wszyscy nie mają takiej mocy szybkiego odnawiania tych swoich umiejętności. O, otwarte, już was nie potrzebujemy. O kurczę, ale teraz to jest, a pokona jeszcze. To teraz by się nam przydały te wszystkie zabawki. Przyniesie ktoś życia. Chociaż przyznam, że jakby... Oj. Przyznam, że jakby tutaj ktoś... Aj, to jest dwóch. Jakby ktoś dostał dwie buły mocne, na przykład ty, no to teraz Red Hood się tu świetnie sprawdza z tym swoim... Aha. Świetnie się może sprawdzić. Uwaga, bo strzelają. Kurczę, jak oni się dogadali z tym strzałem, że... Razy dwa to idzie. Ach, kurczę, no. Tak to nawet się chodzić dobrze nie da. I dla kolegów. No, nie wierzę. No właśnie. O nie, to znowu będą podwójne strzały. Jeden strzelił, a drugi... A to nie, to taka jednostka, co potrafi razy dwa. Ale ich tutaj jest. Dobra, weźmy. Powoli musimy przerzedzić tę ekipę, bo za dużo ich się tu zrobiło. O! Dobry moment na bonus. Moment, bo ona oszukuje. A nie, to jednak jest dwóch. Dobra. Z każdym kolejnym. Nie ma. To jest otwarty ogień chyba z kominka. O to ci chodziło. Oj. Plecy Red Hooda. O wiecie, my to możemy już od połowy chwytać. Cyk. Zrobimy dobrego wujka. Kto jest na dobrego wujka gotowy? Chodź. Miało być więcej tulenia, mniej brutalności, ale dobrze. Okej. Okay. To chyba nie poszło w tę stronę, co chcieliśmy. Dobra. Po jego trupie. Nie przesadzasz z tym strzelaniem, jak my chwytamy ludzi? W sumie Red Hood chyba jest stworzony trochę do chwytania. Jako taka opcja do walki. Tu będzie życie, dobra. Podnieś to i mamy wszystko. Miło było. Trzeba było się tylko przyzwyczaić do jego działania. Do you have any idea what's waiting down there? The elevator goes down from the penthouse to some kind of bunker. No clue what's in there. Right. Thanks for the tactical insight. No i dobrze wyszło. Ktoś na nas czeka? A gdzie tam? Watch yourself down there. A, ciche powalenia. Jesteśmy Red Hoodem. Nie wiemy, czym są ciche powalenia. Nie przesadzajcie tutaj. Oznaczmy sobie wszystkich. Ochroniarz Kane'a.
Ło, ile ich tam w środku jeszcze siedzi. Każe, że tutaj odwrócili się. Ciche powalenie, raz, dwa. No to w sumie, jeżeli udałoby się tego ochroniarza tutaj jakoś zaskoczyć. I... A! Moment, to nie jest wcale takie proste, jak myślałem. Jeszcze tu kogoś mamy. Jeżeli tu się nie odwrócą... Kurczę, gorzej, bo tamte może się zaraz odwrócić. Tak! Chowaj się za skrzynkę! Dobra. Iść czy nie iść? Iść czy nie iść? Dobra, chyba się nie odwróci. Mam na to taką nadzieję. Jeszcze tam za drzwiami ktoś nas może zobaczyć, ale... Całkiem przyjemnie z wami. Tu musimy wchodzić do środka. Trochę tak to wygląda. Ten jeden ochroniarz przy drzwiach jest do złapania, o ile tu... Dobra, się chyba myślę, że my jesteśmy od nich. Podobne stroje. Wszystko gra. Chodź, to nasza premia tutaj. Bonus do wypłaty, o. A reszta jest tak zapracowana, że ich to nawet nie obchodzi, co się tu dzieje. Nie możemy wskoczyć na lampę, trochę szkoda. Nawet ciężko by było dużo więcej tych cichych powaleń to rzucić. Aj, myślałem, że nas nie zobaczy. Oj, oj. To co mówiłeś o tym Quickly? Ło kurczę, jeszcze się odgraża. I co? W sumie oni są jak takie przenośne skrzynki. Kane must be causing a lot of trouble if he needs all of this. No, Jacoba nie ma, chyba. Lecimy dalej. These aren't your average security goons. How's Kane training them? Maybe this is one way to become a Talon. To chce zostać szponem i nie mów o szponach. Nie jesteśmy gotowi na spotkanie ze szponami. Unikaj wykrycia. Wyłącz wieżyczkę. Oj, aha. Dobra. To jest tylko premia. Co jest? Toksyczna wieżyczka. Ale nie wiem, czy akurat... Nie mamy antytoksycznego stroju. Co prawda wiadomo, że to... O, panel sterowania wieżyczkami, okej. Okay. Wiadomo, że to nie jest jakiś tam ultra uber strój, którego nie da się... w żaden sposób powalić, ale okej. Okay. No wykryje nas, ale będzie szybciej. Albo nie wykryje. Czekaj! No jedź! Leć! Ostatnia osoba została, która może nas w sumie nakryć czasem, ale jeżeli doszlibyśmy szybko do wieżyczek. Ach ty hakerze nasz. Co, jeszcze nie wie, że coś się tu wydarzyło? Kurczę, o! I wyjście. O! Nie wiem, czy zaliczono nam jako unikanie wykrycia. W sumie teoretycznie nikt więcej nas nie widział. Chyba poszło. A nie, bo tam jeszcze wieżyczki są. My mamy uniknąć wykrycia przez wieżyczki. Heh, z naszą gracją. Łatwiej będzie tam wlecieć o teraz. I tak to wyłączyć. Dobra, winda? Kurczę, jak we wszystkich rezydentach i w Oddworldzie też taką windą się jechał. Zazwyczaj boss na nią wychodził. Jest przestrzeń do walki. Belfry, my key card's not working anymore and I've got an inclinator to move. Can one of you remote hack it? Okay, I've tweaked the code to allow you access. No i Bayer. W ogóle taka fajna winda, żeby o to jakieś dziury dawać.
wieżyczki do zniszczenia i tak dalej, tak dalej. O, trochę was to przyszło. Słuchajcie, nie wiem, czy to chciałem robić już teraz, ale... Ej, czemu? Co? No i właśnie, to jest ta... O, unikaj obrażeń. To jest ta głupia moc naszego tutaj gościa. Ładuje się długo i w sumie działa jak zachce się jej. Czasem działa, czasem nie. Więc to jest chyba największy minus Red Hooda, tak żeby go brać na główne akcje. Że ta jego moc to jest taka na przepalenie. W sumie nie ma ani tych małych mocy fajnych, ani tych dużych. Może jak Ligę Cieni by zniszczyć i faktycznie tę dodatkową wieżyczkę rozstawiać, to by mogło działać fajnie. Ale tego jeszcze nie mamy. A. I dobrze. O, niedobrze. O! Z wami? W sumie to moment, jak to było? Czekaj. Dystans i chwycić, tak? Chwytaj i nic. Nauczyliśmy się ostatnio, jak sobie radzić z tego typu problemami. Który leży? Aha, żaden. Ej, spokojnie. Mimo, że mam odporność na toksyczne pazury, to nie chcę tego testować w ten sposób. Oj. Kurczę. Karate. Ciekawe, czy one też mają misję przetrwaj najazd. O, kolejne! Gorzej jak przyjdą te wielkie, których nie możemy już sobie chwycić tak sobie wygodnie. A z tymi to jest jeszcze luzik. O, nie padł! Chodź, pokaż koledze, jak to się robi. O! One mają takie podwójne, a tak to już wiemy. Leży? Nie, nie wstawaj! Leżeć, o, dobrze, to będzie lepsze. Dla nas wszystkich. Uwierz, że tego chcesz. I co, czysto? No w sumie do piętra zero trochę było, jeszcze nie wiadomo, czy to do piwnicy nie idzie, ale tyle betonu trzeba było lać, że nikt w mieście nie zauważył, że jakieś takie konstrukcje dziwne. Tu się kry... O nie, tego się bałem właśnie. Powal jednego, powal drugiego. Chwyć go, to ci nic nie zrobią. Pamiętaj, że chwycie jesteś bez... Ej, nie jesteś bezpieczny! To w sumie w takiej sytuacji, jak nas tu po plecach okłada gość, to chwyt nie jest wcale taki dobry. Aha, ała, ale wiesz, to twoje zatrucie. Ale zróbmy to. Tak myślę, że... Lepiej tak sobie poradzić i sobie solóweczkę z tym tutaj kolegą rozegrać. O, trzeba przeładować. Mieliśmy pięść, zobaczmy te mocne pięści. No, ale nie jesteś w miejscu, jak ładujesz ręce. No! Działają, rzeczywiście mają efekt żywiołu te pięści. Więc na taki bezpośredni dystans to całkiem nieźle się to może sprawdzić. Po co ci ta tarcza? A te strzelanie to jak znalazł na bossa. Możemy cię chwycić? Chyba możemy. Cios. A tu są żółty. A ty jeszcze żyjesz. To już teraz wiem, który to jest atak z wykorzystaniem rzutu. Ej, nie, lecz się! No! Głupota. Kane must be getting desperate if he's sending out the talents. Kane was dangerous before we backed him into a corner. Be careful. Be careful. Sztuka nas ogranicza. Aha. Pokonaj z wykorzystaniem elementów otoczenia. No nie wiem. GCPD, anyone there? Tak. To my. I got Redwood right. Aj, musiała krzyknąć. To chodźcie wszyscy do tej beczki, tylko że to jest pokonaj wrogów. Aha.
O, można było tam wskoczyć na górę. Kurczę, oni trujące, ale... Sowy się tu nawet pojawiły. Like a thief in the night, kolego. Cyk, 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 cyk. Złodzieje tak nie robią. This room must be some kind of power control center. And it looks like there's enough to light up the city. Can you cut the power from there? Nie wiem, ale możemy coś kliknąć. Then I'd be stuck down here. I'd better find a way through instead. Brzmi obiecująco. Reactor is belching fire and toxic gas. It's about the second worst thing I've ever smelled. Skarpety. Babs. No way I can get through there. Unless. Hey, is anyone still able to hack in? Ready and waiting. What's up? Please tell me there's something labeled reactor. Found it. Reactor diagnostics mode. That sounds good. Choose that one. Najgorzej, że oni chyba chcą, żebyśmy sobie poszli trochę górą, trochę dołem. Jakbyśmy chcieli podnosić wszystkie skrzynki, ale nie musimy chcieć podnosić wszystkich skrzynek. W skrzynkach zakładam, że będzie bezpieczny. Dziękuję. Weźcie jeszcze raz to samo. Nie wiem, do którego momentu to jest niebezpieczne, albo... Czy jak się no właśnie, to jak się pojawia, to jest... Aha, ej, ale ty, przepuść nas, no! Ile można w miejscu stać? Jeszcze nas struło. Ech. Tak dobrze było i taka jedna głupota. Położyła wszystko. Belfry, I found a place that looks like a Court of Owls HQ. I'm gonna check it out. Belfry, can you hear me? Tak trochę standardowo. All this trouble. This is Gotham's legacy. Can't they see that? Tam skrzynki, skrzynki. Mamy naszego łobuza w okolicy. No dobra, trochę nas tu Mimka odciągnęła od roboty, ale możemy wracać. 5 cichych popaleń wszystkich członków Trybunału. Czyli w sumie jednego możemy nie powalić po cichu. Kurczę, powalona sprawa. Możemy na to wejść? Przede wszystkim... A, tu jeszcze mamy ekipę. Niestety chyba Nightwing miał te swoje bonusy, że oznaczonych przeciwników bił mocniej. Chociaż, a może i Red Hood? Myślę, tak cały czas się zastanawiam nad bohaterem, który ruszy z nami właśnie w tę finałową podróż. O kurczę, jakbym wiedział, że tamten tak daleko chodzi. Dobra, może nie ma co. Znając szczęście, to się teraz odwróci. No właśnie. O, chyba idzie gdzieś dalej. To byśmy się naczekali. No i właśnie, finałowa podróż. Batgirl czy Nightwing? Bo myślę, że to są dwie postacie, które się nadają do tego tutaj działania. No niestety, mimo całej sympatii do Red Hooda, przyznam, że polubiłem go. To jednak z jego gracją i atakami specjalnymi to chyba nie mamy specjalnie czego tu szukać. Tak też, jak wspominałem gdzieś na naszych spotkaniach na żywo, wydaje mi się, że w ogóle ze wszystkich postaci, jakie mamy tutaj w grze, Nightwing jest najbardziej tak dorobiony, przemyślany przez twórców, więc no, możliwe, że taki był zamysł, bo jakby nie patrzeć, ostatecznie chyba to była najczęściej wybierana postać przez graczy. Dobra, zobaczy nas ktoś tutaj, czy nie? Ciszej, ciszej, jeszcze ciszej musisz. O nie, co, czemu tylu jest? Skoch... Nie! Okej.
Ała, pożałujesz tego. Trzeba było nie strzelać w plecy, ale cały czas nam nabija nowych gości. Ała, ała! Niby jeden strzał, ale jaki solidny. To jak z naszych pięści w sumie. No nie, miał prysnąć na znaczy tym energią. Może tu, może tu. Tak, tylko że w sumie na nic to się nie przełożyło. A zastanawia mnie też, jakich zabawek się Nightwing dorobił, mocy i tak dalej, stroje, nie stroje, zresztą po tych akcjach tutaj też powinno nam coś bić nowego. Dziękuję. Dolphrey, are you there? No tak. You're on your own now. Down here, nothing gets in or out unless I say so. So, is part of your plan that I get this far? Chcesz pogadać? It's that same armor plating from before. I miss my talking laser. Może leży gdzieś jeszcze jakiś dodatkowy, albo na przykład z tych wozów opancerzonych idzie jakoś tutaj laserem wystrzelić. I'll bet one of Kane's toys could get through that door. Myślimy o tym samym? O, na przykład. That laser could probably take out the door, if it were pointing the right way, and if I could figure out how to fire it. Oj tam. Babs by sobie poradziła bez takich analiz. Ale to chyba... O, tak musi działać. Czy to tam sam Kane za tymi bramami siedzi? Myślałem, że... Trzymają tu więźnia. Tak to trochę wyglądało. Ej, no podnieś to. Niestety tych stopów mamy dużo. I jest jeden taki wyjątkowy do tworzenia wyjątkowych broni, których za... Crane controls. Let's see how these work. Powoli zaczyna nam brakować ich, no ale zobaczymy. Error. Cargo position invalid. Aha, i co, to tak... A, w górę w ten sposób wieżyczka, okej. Okay. I... Poszło. Quick down, lockdown taki zrobiliśmy. O, w sumie jakby walnąć, w nią walnąć, to może? Kurczę, szkoda, bo chciałem przetestować. Nie. Liczyłem, że zrobi to temu też krzywdę. To była dobra wiedza na przyszłość, ale tyle co z tego weszło. Chwyt. Dzień. Łobuza. Dobra, kiszyczko możemy wziąć. I jak teraz wieżyczka? Cyk. To możemy chyba w lewo dać. Lewo, 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 lewo. To tu było. Jeszcze najgorzej, że później trzeba strzał opracować. A, zmieniamy wóz. To nawet pasuje. Idu. Error. Vehicle and weapon system misaligned. Please rotate vehicle. No tak. To nigdy nie może być proste. A w sumie zapomniałem, że my mamy te nasze duchowe skoki. Że z tej wysokości dałoby radę to ogarnąć. Czekaj! Teraz nie wiem, czy my jesteśmy dobrze obróceni, czy tak średnio. Jak ty to robisz? Oj. O! Tylko tu był panel. Tu był panel i komputery, które miały odpalić laser. No ale niech im będzie. Czy trzeba tym obrócić raz jeszcze? Obrót platformy. Może to nie ma znaczenia, którą stroną. Dajesz w dół. A jednak. Co, na każdy obrót będą przechodzić ludzie? No nie, Red Hoodzie, co ty robisz? O, cyk. Czy jednak musi być ustawiony tak jak tamten. Chyba, że... Dobra, nie, no teraz już musi być dobrze.
Jak dobrze pójdzie, to nie tylko wystrzelimy, ale wjedziemy tam do środka. Ale my się tu nabiegamy? Nice. Nie, niestety nie możemy chyba z tych duchowych mocy korzystać, jak tutaj sobie chodzimy. Tylko na zewnątrz, tylko po mieście. Nikt tego nie chciał przerwać? Idzie? No, panie Kane. Stop right there! They never listen. Było tak blisko. O, wybuchy. Nie z nami te numery. O, a może i z nami? Nie, nie z nami? Nie wiem, w sumie. Powinniśmy się tego obawiać jakoś bardziej? You're doing what Bruce did. Fumbling in the dark, thinking you know what's best for Gotham, but you're fighting the wrong battle. The League of Shadows are fanatics who will slaughter half the city to purify it. So you're building a goddamn army to fight the League? To save Gotham from itself. Gotham needs hunters, our new knights. They thrive in the shadows like Bruce did, like you do. But unlike you, they know their place. My potrafimy skakać, ale moment, to coś nowego? Oj, bo nie wiem jak z tym walczyć. Wykonaj doskonałe ataki, nie, to doskonałe uniki, ale one nie kładą się na ziemi jak tamte. Za to przyjmują bez problemu ostrzał na siebie. Tak się zastanawiam, no przydałaby się jakaś umiejętność. O, czy za nami? A nie, jakoś oszukują. Spójrzmy. No i czemu raz tylko strzelasz? No, co za beznadziejna moc? Tutaj też z tych ataków. Kurczę, no, ale mieliśmy takie dojście. I nie wiem, co jest z nim nie tak, jeżeli chodzi o te moce specjalne. Szkoda, bo nastawiają się naprawdę na wiele. Idź tam z tymi tutaj, swoimi atakami. Jeszcze raz. Widzę, że się wymieniamy tym. O, to tyle ze specjali. W sumie by można było chwycić już. A, skorzystajmy z chwytów od połowy. No, to jeszcze chwilę. I można brać. O, o. Gorzej, że to chyba jeszcze nie koniec. Co ty robisz? Coś ty zrobiła, dziewczyno! Chwytaj ją, dobij! Nie zauważyłem, że tam jeszcze trochę życia w tym zostaje, po tym wszystkim. Chwyć ją znów! Kurczę! To cwan... oj! To cwane stworzenie! Chwyć! I teraz no... Wiemy, że trzeba dobić. A tam gdzieś było żyćko za nami, o. Na później. Aha, aha. Chwyt. I koniec. Wszystkie ataki były doskonałe. Nie znacie się. Wychodzimy stąd. I'm coming for you next, Kane. Why wouldn't you have a sub? You're like a cockroach. Take your best shot. You get one. I'd only need one, but then I'd have to carry you. I gave you a chance back at the orchard.
But you failed me, like you failed Bruce. Maybe you should have stayed dead. Gotham won't accept the court is real, let alone believe I'm the voice. So what? They just have to believe you killed Langstrom. And what if I did? Huh? Where's the reporter who'll cover it? Or the cop who'll arrest me? Much less the judge who'll convict me. It's the judge's day off, but the rest are waiting outside for you. My wife is still a commissioner. I'll be free before sunup. No, liczymy, że to nie będzie takie proste, ale myślę, że czeka nas tu jakiś boss. Here you go, Montoya. Jacob Kane. Barely a scratch on him. Working with vigilantes, detective? Catherine will have your badge for this. Hell of a trade if it puts you away. Conspiring with vigilantes to put me away! Now you're in trouble. Catherine, tell them I'm innocent. Don't give me that shit, Jacob. Don't you say another word. I can... Jacob! Jacob! Stupid man. We need to get these people out of here. Find who did this. Search everywhere. Search the rooftops. Go! Talia. Belfry, Talia just shot Jacob. He's dead. She took off, but I'm on her tail. Get after her. Żebyśmy tylko wiedzieli, gdzie ona poszła. Ach, tu jesteś, dobra? Nie, bo jak tak dalej pójdzie, to my cię wyprzedzimy z tymi naszymi nowymi skokami. Dobrze, że nie gramy Robinem. W tym przypadku sprawdziłby się pewnie gorzej. Keep on her. There are only so many rooftops. Skacz! Pokaż jej, jak to się robi. Chcesz pogadać, czy co? Wiesz, dwa razy nie mów, dogonimy. Spokojnie. Albo i nie. Wiesz, zwolnij trochę. O co jej chodzi? Mamy tu pogadać, czy lecisz dalej? Okej, okay, to chyba mam odpowiedź. A ktoś chciał z nami walczyć, czy jak? Ale ja mam wrażenie, że przegoniliśmy niestety.
Zgubiłem ten znacznik. Gdzieś tu latała. Najgorzej. Jeden zakręt. Poszło nam nie po myśli. A dobra, jest znacznik. Tu u góry. Wyczuliśmy ją. Kurczę, budowa prawie jak w Spider-Manie. Walczyliśmy z tymi tam deweloperami. O lepszą cenę mieszkania dla Pita. Pogadamy w końcu? Chcesz walczyć, czy o co ci chodzi? No, dobra. Tam nudy jest, no. Też tak myślę. Oj, Talia. No już jesteśmy obok. Widzę twoje dymy tutaj. Okej. Nie może być lekko. Dobrze, że nas zgubią z widoku. O! To lecimy. No mogliśmy się od razu tam umówić na spotkanie. Kombinuję. Wiesz, wyżej. What the hell, Talia? Jacob Kane was coming along peacefully, and you murdered him. No, we murdered him. The League of Shadows thanks you for your collaboration. Bruce was never this helpful. You lied to my face about not being in charge. How long have you been planning your takeover? Years? Decades. I have a clarity of vision that my father lacked. Without him, the League can reach its full potential. I'm surprised you didn't kill the old man yourself. I didn't need to. So now what? I don't suppose you and your League will leave quietly. The Orchard Hotel was just the beginning. Our work in Gotham will serve as a beacon, a warning of what is to come. In a torrent of blood, we will purge corruption from this city, then the world. Your father used to make speeches like that. They didn't impress me either. Then I won't waste your time. I've only let you live this long because you were useful. I did remake you, after all. I remade myself. And I'm gonna take you down. For Bruce. And for me. Even Bruce would tell you. Nothing can stop the reckoning that's in motion. Farewell. Damn it. So, mogli dać jeszcze jedną osobę. Bo mamy... A, pokonaj zbójców. Zbójca, ale to jak mamy walczyć, to walczmy. Na co czekacie? Malaka, tak. No, bo mamy zabić piątkę z Ligi Cieni i będziemy mieli wieżyczkę, chociaż nie wiem, czy to się nam do czegokolwiek przyda, patrząc na to, że raczej już więcej nie pobiegamy, kolego. To co, jeszcze jedna próba wykorzystania tej naszej specjalnej mocy. Może tym razem się uda, tak? Do tej pory nie wyszło. Strzelaj! No, świetnie. Najgorsze ultimate, jaki można sobie wymarzyć. Taki... No może zadziała, może nie. Po co? Alt to powinien być taki, że wbija. I nie ma Aha, to też było świetne. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, czy zadziała, czy nie. A nie... Na zasadzie, że może będę działać, może nie. Dobra, zobaczmy te nasze strzały drugie. Trafiłeś kogoś chociaż? Okej. Jeszcze raz. No. Jak się rozkręci, to działa. Tak, ale dopiero jak się rozkręci. No nic, poćwiczymy. A kolejni. Jakby do nich strzelać normalnie? To jest całkiem niezłe, tylko boję się cały czas, że mamy kogoś za plecami na przykład. O właśnie, a ten nasz... Słoń w składzie porcelany... Nie jest wcale taką... Dobrą postacią do zabawy. Chwyciliśmy ją? Czy ona nas? Bo już się pogubiłem, kto tu... Chwytaj! No ma pół życia! Chociaż tyle. To chwytaj! Mam wrażenie, że tych z Ligi Cienia nie idzie chwytać.
chwycić. Nie wiem, czy są za szybcy, czy jak to gra traktuje. No, kurczę, to jest jakiś cheat. Przerywanie ataków specjalnych nie powinno mieć miejsca, a co gorsza, nie możemy chwytać, więc kolejna zdolność Red Hooda, a mianowicie chwytanie przeciwników, którzy mają połowę życia, nie można tego podnieść, już się wystraszyłem. No nie działa z nimi. Ty, mieczykowiec, chodź tu. Ale żeby chwycić nie szło. Takie chucherko. Nawet na ziemi jak leży nie idzie. Liga cieniasów. Tyle co z was tu jest. Weź to po... Oj! Podnieś to i załatw temat. Activity on the police scanner is dying down. Come back to the belfry when you're ready. Knew we couldn't trust her. We had Jacob in custody. We were finally gonna bring him in. And now, she's got everything she needs to start the next phase of her plan. She'll go after our allies first, to keep us out of the way. Exactly. That's why I already sent them a warning. Lucius is holing up in a secure location with a small security team. And Montoya is scrambling people she trusts. It won't be enough. They'll die without our help. League attacks. All over the city. It's already started. The evidence board has been updated. No dobra, więc kolejne... A, jeszcze możemy zajrzeć tam, jak już jesteśmy. Kolejne ewidencje, czy inne rzeczy zobaczymy już w następnym odcinku, o 20.23. Go... Okej, okay, czyli to już chyba będzie taka końcowa misja. Cześć. Check it, Tim. I'm opening this can, and everyone isn't covered with tomatoes. Ha ha, it wasn't my fault. Hey, the sauce still turned out great. Yeah, we all ate it. Jason, chop chop. Someone needs to get on those onions. You can't have a sauce without onions. Sure. But it's gonna need a little kick. I've got an idea. You'll love it. And extra garlic, please. Now you're talking. Mmm. Czyli chyba się dogadaliśmy. O. I poznaliśmy pełną historię Jasona. Co najlepsze, warto by było sprawdzić teraz inne postacie i nimi pobiegać, pozbierać te pełne historie, skoro to daje tyle punktów doświadczenia i takie możliwości. Ale jak to będzie wyglądało, zobaczymy już w kolejnym odcinku, być może przedostatnim, ostatnim, wyjdzie w praniu. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej. Bruce never would have let this happen.